No, lepiej, żeby takie myśli po głowie nie chodziły, bo jeżeli raz się taka myśl w głowie zalęgnie, to ona może później stanowić problem. Ziarnko niepewności. Tak, ja przeważnie rysuję szybciej, niż zdążę się nad tym zastanowić. Mhm. A tak naprawdę bardzo często bywa tak, że ja intuicyjnie wyczuwam, że w jakimś koncepcie coś jest, a dopiero ludzie mi mówią, o czym jest ten rysunek. Mhm. Zdarza się na czuja rysowanie czasami. A od razu wiedziałeś, że to jest żart rysunkowy, czy miałeś na przykład jakiś etap takich poszukiwań, że wydawało ci się, że nie wiem, może będziesz komiksiarzem takim, który całe plansze robi, a jakieś inne jeszcze koncepty za tobą chodziło, jak to oczywiście, się narodziło? Ja się wszystko w ogóle w architekturze wziąłem dlatego, że ja lubiłem rysować, ponieważ ja rysuję od przedszkola i zawsze byłem jakby stargetowany na rysowanie. I na architekturę poszedłem dlatego, że tam akurat był egzamin z rysunku. Mhm. I ja robiłem różne rzeczy. I jeżeli chodzi o satyrę, to ona wynikła akurat z pomysłu właśnie pani Izy Wojciechowskiej. A zdarzyło ci się już mieć jakąś nobilitującą wystawę rysunków satyrycznych Cezarego Krzysztopy? Tak, ja zrobiłem kilka lat temu już wystawę rysunków w Galerii Świętej Pamięci pani Izy Wojciechowskiej razem z panem Jackiem Frankowskim, na którym pamiętam, że przyjechała ekipa TVP3. Nie omijali rysunków związanych z Kaczyńskim czy z kimś tam, ale z ojcem Rudzykiem omijali rysunki. Pamiętam. Zapytałem dlaczego, to tylko tak pomrugali oczkami. A zdarza ci się, że ktoś nawet przychylny obejrzy rysunek, zaśmieje się, a potem tak mówi, tak półgębkiem, tak trochę, ale przygiąłeś trochę. Ależ oczywiście, to znaczy, ja powiem tak, jeżeli mam założony jakiś filtr, to jest to filtr, żeby to zbyt szumnie nie zabrzmiało, ale powiedzmy jakiegoś sumienia, że staram się ze śmierci nie śmiać, tak, z czyjegoś nieszczęścia, jakiegoś bardzo wielkiego, bo jak się ktoś przewróci na skórce banana, to akurat jest śmieszne.